za mój głos. Dopadło mnie przeziębienie, także postaram się sprostać temu zadaniu dzisiejszemu. Proszę Państwa, praktyczne wykorzystanie danych Panda w modelowaniu i projektowaniu. I powiemy sobie o paru rzeczach, czyli o genezie powstania i konstrukcji Polskiego Atlasu Deszczów Miarodajnych Panda, o danych, pozyskiwaniu danych Panda z aplikacji adekwatnie do potrzeb oraz wykorzystaniu danych Panda w projektowaniu i modelowaniu systemów odwodnieniowych. To tak w skrócie. Zaczynając od Atlasu. Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych Panda powstał jako projekt dofinansowany z funduszy europejskich. Powstał we współpracy z IMGW przy finansowaniu Narodowego Centrum Badania i Rozwoju i został stworzony przez firmę Retencja.pl. Co to jest? To jest cyfrowa baza danych opadowych. Przede wszystkim zawiera ona lokalne modele natężeń deszczów miarodajnych dla 100 miejsc, bazujące na 100 deszczomierzach w Polsce. I to są zarówno modele IDF, jak i DDF, czy Intensity, Duration, Frequency i modele sumy opadu. Dla szerokiego przedziału natężeń i czasów i bazujące na prawdopodobieństwach zgodnych z wymogami normy 752, czyli o której zaraz powiem więcej. Jest to źródło aktualnej informacji o maksymalnych opadach, najlepsze z dostępnych w Polsce. I teraz, tak jak wspomniałem, dane opadowe są zebrane z ponad 30 lat dla całej Polski, obejmują 100 deszczomierzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prowadzone i przez te wszystkie lata według jednej metodyki. Z tych danych deszczomierzy zostały one zdigitalizowane i zostały przeanalizowane maksima opadowe w poszczególnych latach. Te maksima były też weryfikowane przez niezależne rejestracje deszczomierzy, zapisy synoptyczne, radary meteorologiczne, więc jakby pełna analiza poprawności danych została wykonana i na podstawie tego można było dla głównych 16 czasów trwania od 5 do ponad 4000 minut dopasować rozkłady probabilistyczne. Były testowane bardzo dużo tych rozkładów i w efekcie udało się zbudować modele probabilistyczne oparte na uogólnionym rozkładzie Pareto. Także te modele dostępne są dla terenu całej Polski. One są interpolowane dla oczek siatki 5 na 5 kilometrów. I tutaj widzą Państwo taki przykład wykresu prawdopodobieństw natężenia od czasu, ale dla różnych prawdopodobieństw widać wyraźnie, że deszcze bardziej ekstremalne, czyli w górnej części tego wykresu, mają szerszy przedział ufności, te takie jasno zakolorowane obszary wokół głównej kreski, to są obszary ufności, więc to oznacza, że są mniej pewne, no bo mniej takich zdarzeń się było zarejestrowane, natomiast im bardziej prawdopodobne zdarzenia jak
opad 100-procentowy, czyli deszcz zdarzający się średnio raz na jeden rok, no to ten przedział ufności jest dosyć wąski, bo jesteśmy dosyć pewni tych danych. Przepraszam, następny slajd. No, tu jest wymienione parę instytucji i firm, które już korzystają z danych Panda, ale jest ich wiele, wiele więcej. Także to tyle w skrócie wprowadzenia dotyczącego Atlasu Panda. No i teraz druga strona równania. Tamto to są dane, a teraz na jakie warunki potrzebujemy tych danych. I podstawą jest dla nas norma 752/2017, która definiuje warunki projektowania i zarządzania wodami opadowymi. Tu dla przykładu zamieściłem częstości, przykładowe częstości rekomendowane służące do wymiarowania przekrojów przewodów sieci. No i tu widać, że norma bazuje na analizie ryzyka, czyli dla terenów, które obarczone są mniejszym ryzykiem zniszczeń, bądź te zniszczenia czy straty będą niższe, można przyjmować łagodniejsze kryteria, na przykład deszcz jednoroczny mieszczący się w rurach. Natomiast im bardziej idziemy w stronę centrów miast, tym kryteria są ostrzejsze i trzeba projektować na większe deszcze. Tamto było do projektowania przekrojów przewodów. Druga tabela, te pełne tabele są w normie oczywiście, więc odsyłam Państwa do nich. Tu jest tylko pokazane to jako przykłady. Jest dla druga tabela dla zagrożeń wylewami z kanałów. No i tu widać podobnie, jeżeli analizujemy obszary z dala od budynków, to takie wylania mogą zdarzyć się raz, nawet raz do roku. Nie będzie to przeszkadzało aż tak bardzo i powodowało zniszczeń. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o gęstej zabudowie zamieszkanych budynków, no to raz na 10 lat to się zdarzać bądź rzadziej w gęstej zabudowie, jeżeli są piwnice na przykład. Druga kwestia, czyli to było prawdopodobieństwo zdarzenia opadowego. Teraz kwestia samego deszczu. Mówiliśmy już o pandzie i natężenie opadu dla prawdopodobieństwa wystąpienia, no nie wzór błaszczyka. To jeszcze powiem dlaczego, ale powszechnie używana jest formuła Bogdanowicz-Stachy, zwana formuła IMGW. Ona też już ma swoje lata, chociaż nie jest taka zła, natomiast dane z Panda są tymi danymi najaktualniejszymi. Ale to jest natężenie. Teraz dochodzą jeszcze dwa dodatkowe parametry, które trzeba brać pod uwagę. To jest długość trwania deszczu. I ta długość powinna być dostosowana do czasu koncentracji odpływu. A najlepiej tak naprawdę powinniśmy zrobić serię obliczeń dla różnych czasów trwania i zobaczyć, gdzie, które jest najbardziej, najbardziej krytyczne dla nas. No i wreszcie rozkład deszczu. Nie deszcz blokowy, czyli taki padający jednostajnie, no bo takie deszcze się nie zdarzają. Natomiast można używać rozkładów syntetycznych, tych dwóch żółtych, bądź danych z Panda. I teraz, dlaczego nie błaszczyk? No właśnie, tutaj ta tabela chyba mogłaby nie wymagać nawet komentarza, ale model błaszczyka był dobry w momencie, kiedy powstał, bo nie było nic innego. No dla nas to już jest, można powiedzieć, model historyczny. Proszę spojrzeć, dane opadowe są praktycznie sprzed wieku, były badane na jednym deszczomierzu i no, jakby to już właściwie
definiuje, że nie powinniśmy w tym momencie używać go, jeżeli mamy dokładniejsze dane. A model Panda tutaj jest i bardziej wiarygodny, aktualny i też standaryzuje wszystkie deszczomierze w kraju, więc możemy powiedzieć, że niezależnie od miejsca projektowania mamy dane dostępne i tak samo według tej samej metodyki obliczone. No właśnie, to ja już zacząłem wspominać o czasie trwania deszczu, ale jak sobie liczymy jakiś taki zbiornik retencyjny na przykład, to jest fakt, że każdy przypadek jest inny. To znaczy, tu po prawej stronie widzą Państwo wykres napełnienia się takiego zbiornika w czasie, przy jakimś tam dopływie i odpływie i objętości zbiornika. No i maksymalizacja objętości zbiornika tutaj wypada nam w okolicy 90 minuty, 100 minuty. Także w zależności od wielkości zlewni, wielkości dopuszczalnego odpływu, trzeba wykonać serię obliczeń, żeby wyznaczyć to maksimum. No i wreszcie te rozkłady. To ja już powiedziałem, że deszcz blokowy nie zdarza się w rzeczywistości. Takim deszczem normowym, który jest bardzo popularny za naszą zachodnią granicą, jest rozkład Eulera typ drugi, bądź też rozkład DVWK, który jest używany w Polsce. No, to są deszcze syntetyczne, często używane, natomiast dane z Panda obrobione pozwalają również wyznaczyć dokładnie, jeszcze dokładniej przebieg deszczu i mówimy tutaj o hitogramach wzorcowych. To jest produkt, który jest możliwy do wykonania jakby na bazie danych z Panda dla przypadków najbardziej istotnych i weryfikacji ich. No właśnie, i teraz ja spróbuję wskazać Państwu i przejść teraz do aplikacji, pokazać, jak można zakupić dane Panda. Wchodzimy na stronę, portal atlaspanda.pl. I teraz, jeżeli mi się uda, to udostępnię Państwu drugi ekran. Zobaczmy, jak to działa. No właśnie, po zalogowaniu się mamy taki ekran powitalny z mapą. To jest bardzo praktyczne, bo jesteśmy w stanie sobie tą mapę z kontrolem, prawda, poruszać wewnątrz całej Polski i możemy wskazać sobie dla przykładu. Ja tu mam już wskazany punkt na ulicy Heene Wrońskiego we Wrocławiu, która to ulica zupełnie przypadkiem mieści biuro retencji wrocławskie, ale możemy też wpisać miejsce, przyzumować bądź wpisać długość, szerokość geograficzną i przechodzimy dalej. Tutaj zaznaczamy nazwę inwestycji, ulicę, miasto, numer działki. To, co jest istotne, to w tej pierwszej części podajemy miejsce, dane inwestycji. Te dane pojawią się na Państwa certyfikacie danych Panda, więc warto wpisać je od razu właściwie, z tego względu, że no, certyfikat będzie ważny pod konkretny projekt. Dlatego tutaj na przykład podaliśmy sobie numer działki z mapy zasadniczej, ale jak Państwo widzą, można różne inne parametry podać. Chodzi o to, żeby jednoznacznie zidentyfikować lokalizację czy no, ten projekt. Następnie wybieramy zakres danych Panda. Jeżeli tu są jakieś wątpliwości, zawsze można włączyć sobie informację dodatkową, pomocniczą. I teraz albo wybieramy zakres danych podstawowy, albo zakres danych pełny. To o tym jeszcze powiem za moment. No, chodzi o to, że zakres danych podstawowy jest
To są dane, tak zwana krótka krzywa, do czasu 30 minut. I ona się sprawdza dla pojedynczych domków jednorodzinnych, dla jakichś małych inwestycji. Natomiast przy bardziej skomplikowanych inwestycjach rekomendujemy zakup tej pełnej krzywej, bo bardzo często instytucja kontrolująca potem nasz projekt będzie wymagała obliczeń również dla dłuższych czasów. To w dużej mierze zależy od warunków technicznych, które dostaniemy na przyłączenie do sieci. I określamy prawdopodobieństwo, o tym mówiłem na samym początku. Tu możemy sobie skalować dowolnie, bądź pisać z ręki. Krzywa podstawowa, krzywa kontrolna. Dostajemy w pakiecie dwie krzywe, które pozwalają nam na przykład właśnie obliczyć dla krzywej podstawowej przekroje ról, a dla krzywej kontrolnej sytuację, w której nasza sieć już nie jest w stanie hydraulicznie przeprowadzić wody i dochodzi do wylań, więc kontrolujemy, gdzie te wylania są i jak duże. Po wybraniu określamy dane do faktury. Upewniamy się, że dane inwestycji są właściwe. Klikamy akceptuję i płacę. I otrzymujemy coś takiego, czyli otrzymujemy certyfikat danych Panda, na którym mamy informację o numerze certyfikatu, nabywcy, inwestycji, podstawowych danych, które zakupiliśmy i takiej tabeli danych, które tutaj są podane dla tych głównych czasów. Każda dana, jak Państwo widzą, ma swój przedział ufności. To są te przedziały, które pokazywałem na wykresie wcześniej, czyli na przykład dla czasu trwania 15 minut, prawdopodobieństwo raz na 5 lat, natężenie 183 decymetry na sekundę na hektar, ale jakby przedział ufności jest od 173 do 193, czyli jeżeli Państwo potrzebują mieć absolutnie być po stronie pewniejszej, to lepiej wybrać te 193, a jeżeli nie jest to kluczowa inwestycja i z jakichś przyczyn można rozluźnić wymagania, to można nieco niżej, ale jak widać, gdzie tutaj jest zakres pewności tych danych. Bo oczywiście jest tabela z certyfikatem, która określa tylko główne czasy, natomiast do pobrania jest również szczegółowa tabela, tu widzą Państwo, ja mogę scrollować i scrollować do 4300 minut. Taką tabelę pełną Excela też Państwo otrzymują z określonymi danymi, no i umowę licencyjną, która określa zakres licencji i inne parametry. Ten certyfikat rekomendujemy załączyć do projektu i to pokaże, że projekt jest, bazuje na danych sprawdzonych i zweryfikowanych. I teraz wyłączymy udostępnianie ekranu, wrócimy do prezentacji. Ja przejdę szybko przez te slajdy, bo to Państwu już przed chwilą powiedziałem, ale tak jak mówiłem, te proste warunki, krótka krzywa dla niewielkiego obszaru inwestycji, niekłopotliwej zlewni. Natomiast jeżeli mamy skomplikowane warunki, duże obszary inwestycji, być może zostaniemy zapytani o weryfikację wpływu na zlewnie kanalizacji miejskiej, też czy przeciążenie zlewni albo jakieś inne parametry wynikające z warunków technicznych, no to wtedy raczej warto pozyskać tą długą krzywą, bo ona pozwala obliczyć też właśnie deszcze dla dłuższego czasu koncentracji niż tylko z jednej posesji.
Tu przewinę tylko te slajdy, bo to omówiliśmy sobie już w aplikacji. Tutaj widać właśnie ten wynik w postaci Excela i w aplikacji, czego nie powiedziałem, ale widać na tym slajdzie, mają Państwo taki ekran podsumowujący zakup. To zostaje u Państwa na koncie w Pandzie, można do tego wrócić w każdej chwili i sprawdzić sobie, jaki był robiony dobór, ściągnąć raz jeszcze, czy to certyfikat, czy inne dane. O tym mówiliśmy. No właśnie, i podsumowując tą część naszego webinaru, Panda to jest źródło aktualnej i niepodważalnej informacji o padach, bazującej na najlepszych polskich danych z IMGW. Pozwala na określenie wielkości natężenia deszczów w projektach, wydanie prawidłowych warunków technicznych, pozwala na obliczenia objętości zbiorników, weryfikacji projektów i również na bazie tych danych można aktualizować pozwolenia wodnoprawne, czy weryfikować po prostu anomalie pogodowe względem danych statystycznych z wielolecia, które są zaszyte w modelu Panda. Drugi przykład, który chciałem Państwu pokazać, praktyczny, to jest dobór zbiornika retencyjnego na platformie Waterfolder. To jest platforma, która jest platformą dla projektanta i przejdziemy zaraz do samej aplikacji. Ona też wykorzystuje dane z Panda, nieco uproszczone, ale jakby można z praktycznego punktu widzenia dobrać sobie taki zbiornik dla Waterfolder, potem zakupić certyfikat Panda, żeby pokazać, że ma się te dane certyfikowane i te dwie informacje załączyć do projektu. Tutaj jest na tym slajdzie parę takich rzeczy, które oczywiście przy projektowaniu zbiorników trzeba mieć i sobie określić. One w części wynikają z warunków terenowych, w części z warunków technicznych przyłączenia do sieci. Rzeczy takie jak lokalizacja, prawdopodobieństwo i częstość deszczu, model opadowy, wielkość opadu, powierzchnia zlewni i powierzchnia zredukowana, dopuszczalny limit zrzutu, który jest bardzo istotny, no bo on definiuje tak naprawdę oprócz dopływu do zbiornika definiuje jego objętość, współczynnik ryzyka, czas przepływu przez kanał, wymagania inwestora, ewentualne wielkość działki. Mając te wszystkie dane, możemy wykonać taki dobór na platformie Waterfolder. Ja spróbuję też Państwu pokazać w samej aplikacji. Proszę dać mi moment. No właśnie, tutaj widzą Państwo, to jest strona www.waterfolder.com i po zalogowaniu się mają Państwo szereg kafelków, które pozwalają na wykonanie rozmaitych doborów. Są też dane Panda, jakby już dla osób, które mają dostęp do Pandy, to jest jakby jedna platforma, która łączy te wszystkie rzeczy. My tutaj użyjemy sobie tego kalkulatora doboru zbiorników retencyjnych dzisiaj. Podobnie jak poprzednio, trzeba określić nazwy inwestycji. Nazwijmy to sobie sieć wodno-komunalna.
się da. Miejsce inwestycji. Określamy sobie tutaj z kontrolem na przykład na właśnie Wrocław. Podobnie wybieramy sobie ulicę Hohenwaldzkiego. Tu określa nam się od razu współrzędne. Etap inwestycji wybieramy sobie na przykład koncepcja. Możemy opisać szczegółowy opis. Przechodzimy dalej. Tutaj mają Państwo do wyboru przede wszystkim model opadowy. Oczywiście załączyliśmy też model Błaszczyka dla weryfikacji, ale no absolutnie nie rekomendujemy jego używania. To jest raczej, żeby zweryfikować ewentualne działanie innych modeli, jeżeli Państwo potrzebują porównania. Natomiast standardowo wybrany jest model Panda. Podajemy prawdopodobieństwo. Tutaj zakładamy na przykład deszcz pięcioletni. Czas przepływu przez kanał dla małej inwestycji dajemy sobie 5 minut. Dopuszczalny limit zrzutu, który na przykład określi nam nasze warunki techniczne, to będzie 10 litrów. I teraz powierzchnia zredukowana. Możemy albo wpisać z ręki, albo tutaj po prawej stronie tabeli dodać powierzchnię zredukowaną. Wybieramy sobie na przykład dachy o spadku 1% i wpisujemy powierzchnię. Tu uwaga, można wpisać powierzchnię w hektarach, można wpisać powierzchnię w metrach kwadratowych. Ważne, żeby nie pomylić tych jednostek. Dajmy na to 500 metrów kwadratowych. Obliczana jest powierzchnia zredukowana. Dodajemy powiedzmy jeszcze parki i ogrody. Załóżmy, że to będzie dla jakiegoś budynku jednorodzinnego. Spadek niewielki i określamy powierzchnię w hektarach. 0,5. Hektara, tu przelicza nam się od razu powierzchnia na metry kwadratowe i jak Państwo widzą, policzyła się powierzchnia zredukowana. I teraz ten współczynnik ryzyka, o którym mówiłem wcześniej. Możemy brać sobie współczynnik niski, średni albo wysoki. Jeżeli wiemy, że to jest zabudowa w jakiejś zlewni śródmiejskiej, gdzie musimy mieć pewność, że nie zdarzą się nam żadne niespodzianki, możemy wybrać współczynnik niski dla warunków zbiorników zlokalizowanych na obszarach wiejskich. To jest współczynnik ryzyka wysoki, prawda? Czyli zostaje, to jest jakby współczynnik ryzyka rezydualnego, tak? Tutaj dla pewności, jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości, zawsze można sobie wyświetlić tą pomoc. My wybieramy niski, bo chcemy być bezpieczni po bezpiecznej stronie. Dajemy dalej. Możemy zdefiniować układ podczyszczający, czy chcemy przeznaczyć wodę jeszcze na jakieś inne cele. Urządzenie na odpływie. Możemy dać regulator przepływu, wybrać sobie poziom piętrzenia, powiedzmy 2 metry. I średnica na odpływie 150 tutaj proponuje nam w milimetrach. I jak wybierzemy sobie, możemy dać układ podczyszczający, no różne inne systemy. Wreszcie wskazujemy tu coś powinniśmy dobrać, jeżeli wskazujemy układ podczyszczający, to aha, no tutaj był zaznaczony układ podczyszczający na przykład z parkingu, no to wtedy trzeba było to wybrać, jeżeli byśmy odhaczyli to nie musimy tu definiować. W każdym razie
kalkulator sprawdza, czy jeżeli zaznaczyliśmy tutaj jakieś wyposażenie, to czy dobraliśmy wszystkie wymagane parametry, dlatego nie przepuszczało mnie dalej z obliczeniami. Teraz już wszystko jest w porządku, wybieramy oblicz, trwa generowanie doboru. No i mamy tutaj jakiś zdefiniowany zbiornik obliczony dla każdego zbiornika. Właśnie możemy sobie sprawdzić maksymalną czy minimalną objętość zbiornika, dopływ do zbiornika, odpływ ze zbiornika, dobrać sobie z typu szeregu, tutaj jest chyba typu szereg Ecol Unicon, akurat wybrać sobie ten lub inny zbiornik, ewentualnie pozmieniać parametry objętościowe, wtedy typu szereg się też zmienia i w efekcie klikamy na wyślij e-mail z doborem i otrzymujemy informacje dotyczące tego wybranego zbiornika. Ja Państwu pokażę w prezentacji, bo to może łatwiej będzie tak. Tu przeskoczę szybko przez te slajdy, które przeglądaliśmy w aplikacji. To jest mniej więcej zestaw takich danych, które dostajemy w postaci dokumentu PDF, czyli raport, który zawiera zarówno wybrane dane o opadach, jak i hydrologiczne, a także wyniki doboru i rozmaite specyfikacje projektowe. Także zachęcamy do korzystania z platformy Waterfolder. Jest tam bardzo dużo innych też kalkulatorów pozwalających dobrać i odwodnienia liniowe, skrzynki rozsączające i wiele innych typów urządzeń. No i teraz jeszcze pokrótce temat wykorzystania danych Panda w modelowaniu hydraulicznym. To można mówić o tym dniami, tygodniami oczywiście, ale ja zarysuję Państwu takie absolutne podstawy. Tu widzą Państwo na tym wykresie hydrogram przepływu, jakby, który pokazuje jednoczesność bądź niejednoczesność zdarzeń opadowych w zależności od zlewni. Te takie chmurki na górze oznaczone zielonym kolorem niebieskim, to powiedzmy są dwie nasze zlewnie elementarne. Czerwoną strzałką jest oznaczony odpływ. I teraz możemy mieć sytuację taką jak na lewym wykresie, że te dwie fale odpływu po opadzie zbiegną się z jakimś przesunięciem, generując falę odpływu zwiększoną, bądź też, jeżeli jest znaczna różnica w drodze dopływu do tego punktu styku, mogą się minąć, to jest pokazane na prawym wykresie. Nie generując zwiększonego odpływu ponad maksymalny odpływ z każdej z tych zlewni. I oczywiście dla takiego przykładu jest to proste, ale jeżeli mamy już taki układ, sprawy zaczynają komplikować i stąd potrzeba modelu hydraulicznego, który pozwala te wszystkie zależności czasowe i hydrologiczno-hydrauliczne przeliczyć. Zwłaszcza istotne jest to dla skomplikowanych warunków, dla dużego obszaru inwestycji, kiedy musimy zweryfikować też wpływ na sieć miejską. Jak podchodzimy do zadania? No najpierw trzeba wykonać analizy przestrzenne zlewni. Trochę tak jak Państwo widzieli w tym kalkulatorze, gdzie ja wpisywałem sobie dachy, tereny zielone, powierzchnię zredukowaną, powierzchnię poszczególnych części zagospodarowania, to tutaj w oparciu o programy do analiz przestrzennych, na przykład
program GitHub. Można wyznaczyć właśnie te części zagospodarowania, podzielić na typy zagospodarowania. W zlewniach elementarnych, czyli tutaj tymi zielonymi, zielonymi granicami wyznaczone są granice poszczególnych zlewni elementarnych, a wewnątrz nich widać czerwone dachy, zielone tereny niezagospodarowane bądź jakieś zieleni czy pomiędzy parkowe i szarym kolorem tereny uszczelnione. Mając te wszystkie dane, możemy wprowadzić je do modelu hydraulicznego. Tu przykład dla tej samej zlewni właśnie wprowadzamy takich parametrów przepisanych już do modelu. I no właśnie, i potem zasilamy ten model hydrauliczny danymi z pandy, czyli na podstawie danych o prawdopodobieństwach i natężeniach deszczów możemy utworzyć szeregi czasowe. Na tym wykresie po prawej stronie poniżej widać, że to jest wykres szeregów czasowych dla rozkładu DVWK akurat, dla różnych czasów trwania i prawdopodobieństw. I takie dane w połączeniu właśnie z warunkami przepływu, z siecią i danymi hydrologicznymi pozwalają na wykonanie symulacji, gdzie możemy oglądać, czy to tak jak po lewej stronie, zmiany, jeżeli projektujemy większą bądź mniejszą średnicę, czy dla różnych rozkładów i prawdopodobieństw wypełnienie w kanale. Tu na środku widać pompownie, działanie pompowni na górze po prawej stronie, bądź na dole redukcję odpływu z danej zlewni przez regulator odpływu i zbiornik retencyjny. I oczywiście na bazie tego możemy wykonać koncepcję, wymiarowanie kanalizacji deszczowej. To, co jest istotne, że powinniśmy właśnie zdefiniować te trzy takie główne punkty. Znaczenie warunków komfortu kanalizacyjnego, czyli prawdopodobieństw też, na podstawie tego wyznaczenie opadów miarodajnych i kontrolnych i określenie warunków odbioru wód przez odbiornik. To są trzy takie kluczowe elementy, które trzeba sobie przygotować przed wykonaniem obliczeń. No i po symulacjach oczywiście możemy określić przebiegi sieci, wymiarowanie kolektorów, obliczenie pojemności zbiorników, weryfikacji z odbiornikiem i wreszcie opracowanie techniczne.